Dzień dobry. Słuchajcie, witamy w nowym daily vlogu. Dzisiaj taki może szybki daily vlog, krótki, ale po prostu kiepska pogoda, a że mamy jeszcze nasz samochód wypożyczony, to postanowiliśmy dzisiaj odpocząć sobie od nart i wybieraliśmy się na jakiś taki szlak pieszy, trochę pochodzić. No i idziemy zobaczyć tutaj jakieś fajne ciekawostki. Na początek jakąś wieżę mamy na szlaku. Zaraz po nagrywaniu mamy jakieś fajne ujęcia z drona, więc zapraszamy. Zatrzymaliśmy się przy takim pięknym drzewku i patrzymy, co to są te czarne. I dlaczego tu jest tyle łupinek. I tu nawet sobie ktoś chyba łupał coś. No i przed chwilą właśnie się okazało. Weźmiesz jeszcze jednego? Spróbujesz rozłupać? Okazało się, że to jest drzewo migdałowe. I? Oj. Trochę za mocno. Trochę za mocno. Ale to jest do jedzenia. O, zjada Ewa. Weź jeszcze jednego. O, dobra. Nie tak mocno. O. No zobaczcie. Hej, ostrość. Normalnie. Migdał. Oj. O. Z ziemi nie. Zbieramy. Tu, no pełno. Te takie czarne. I to spada. I migdały. Tutaj trzeba sobie zrobić ciach. No. I patrzcie. Raz. Dwa. I trzy. I to piękne trzy migdały. Tego co się nie spodziewałem. Sporo tego tutaj. Jesteśmy już przy tej właśnie wieży. No, fajnie to wygląda. Ciekawe, co to było. Niestety nie znalazłem tutaj wejścia. Nie wiem, jak oni tu wchodzili. Może to jest zamurowane. Tu jest tylko taka dziura, ale zobaczcie, w środku nic nie ma i do góry też. Nie da rady wejść, więc chyba zamurowane albo coś. A może wchodzili tak po jakichś balkach. Może tutaj były jakieś... O, wydaje mi się, że tu jakieś schody musiały być, bo są te bale wbite i pewnie tutaj szły tak dookoła. Tu się jeszcze zachowało i tam u góry, i pewnie tam u góry było wejście, dokładnie. No i ładny widok na góry. Szkoda, że dzisiaj taka pogoda, trochę słaba, ale jest fajnie. Coś tam widać, trochę śniegu chyba. No dobra, to tak to wygląda. Odpalimy drona, zobaczmy, jak to wygląda z góry. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się ponownie i czas nazbierać trochę. Będzie co robić wieczorem. Leży za darmo. Migdały nie są tanie, więc skoro można je sobie tutaj pozbierać, to czemu nie? Lubimy migdały, bo do musli można sobie je dodawać. I ogólnie do różnych potraw. Zobaczcie, jak fajnie. Pyk, pyk, z drzewa nawet. Jeśli więcej, to nawet na ziemi jest ich. Jest taka pierwsza warstwa, łupinka, później jest ten orzeszek i dopiero w środku jest migdał. A te moje długie pazury, to nie patrzcie, tylko ten przedni jest taki do grania na kalimbie. Zapuszczam sobie, żeby grać. Niezłe zbiory. Wieczorem będziemy dłubać, razem z nami podubiecie. Zobaczcie, jakie to fajne. No niestety z drona nie udało się nic ponagrywać, bo coś zwariowała mi aplikacja. Już ostatnio miałem też problem z tym nagrywaniem. Chyba po aktualizacji na Androida 12 coś się tam zepsuło z tym DJI. Troszeczkę mnie denerwuje ten dron. Ale nieważne. Ruszamy dalej. Słuchajcie, jak nie dronem, to trochę z samochodu ponagrywamy. Ruszamy. W ogóle zobaczcie, jaki głupi samochód trochę. No tak, chcę go odpalić. Przekręcam kluczyk. Naciśnij sprzęgło. Naciśnij hamulec. Wrzuć luz. I dopiero. Komputerki. Za dużo. O ile miałem jedynkę wrzuconą, no to jeszcze spoko. Ale trzeba wszystkie te warunki spełnić. Nacisnąć hamulec, nacisnąć sprzęgło i wybić bieg na zero. Nie wystarczy wcisnąć sprzęgła i odpalić. Trzeba wszystko zrobić naraz. No nic, jedziemy. A, jeszcze ręczny. Fajna jest za to kamera cofania. To mi się podoba akurat. I pas.
Wypiszcie. Przez wioseczkę taką, a tu koniki. Ciekawostka. Jest troszkę. O, drugi. No kurde, zwariowane koty. Uprawiają parkour. Z ciekawostek jeszcze ten samochód ma na przykład trzymanie się pasa ruchu, na przykład tak, tutaj tym przyciskiem się włącza i praktycznie na autostradzie samochód prowadzi się sam. W połączeniu z tempomatem to prawie jak autonomiczne auto. Na przykład ten zakręt, zobaczcie, trzyma. Ogólnie nie powinno się puszczać kierownicy, ale tylko chciałem Wam zademonstrować. O, ma też taką funkcję, że jak odpuści się gaz, co widzicie, jest taki tryb sailing i zero obrotów. Silnik spalinowy się wyłączył i teraz, nie wiem, leci z wiatrem. Ma jeszcze specjalne tryby, na przykład eco, to jest właśnie ten aktualny, ciach, normalny, no i sportowy. Takie bajerki. Dobra. Pojedziemy dalej. No dobra, jak widzicie, już się ciemno robi, więc chyba odpuścimy jakieś spacery, do tego coś tu zaczyna kropić. Pogoda słaba. Późno wyjechaliśmy, szczerze mówiąc, bo jest w końcu piątek. Po pracy dopiero, więc tak dzisiaj już chyba odpuszczamy. Jedziemy do kampera. Może jeszcze coś porobimy ciekawego w kamperze. Tutaj mamy kamperka, jeszcze nadal zaparkowanego, jak widać. Pik. Całkiem fajny samochodzik, trzeba przyznać. Nówka funka, 14 tysięcy ma tylko przejechane, ale jakoś ta hybryda nie za bardzo mi pasuje, jeżeli chodzi o akcelerację. Są takie momenty, gdzie wciskam pedał gazu i tak naprawdę dopiero reakcja jest po jakieś pół sekundy, więc czasami to troszeczkę denerwuje. Ale tak to ogólnie design może być. Dobra, idziemy do kampera. Słuchajcie, mamy nasze zbiory. Tak wyglądają nasze zbiory. Już trochę zacząłem tutaj łupać i plan jest taki, że ja połupię je. Migdały i później zważymy, ile udało nam się uzbierać tych migdałów i przeliczymy to na cenę migdała za kilogram i zobaczymy, ile tak naprawdę zarobiliśmy, można by powiedzieć. Więc zabieram się do roboty i miłego oglądania. Dobra, wygląda na to, że Ewie lepiej idzie. Zostawiłem tutaj drugiego timelapsa. Zobaczymy z GoPro, jak to się nagra. A ja w tym czasie postanowiłem, że przygotuję kolację. Słuchajcie, kolację, ale kolację mamy już prawie że gotową, bo to jest słynna i długo zapowiadana pulpa a la Gajeja. Tak to wygląda, można to kupić w Markadone. Kiedyś byliśmy w restauracji i zamówiłem sobie taką pulpę a la Gajeja, jak część z Was pamięta. Zrobię coś takiego. No to, drodzy Państwo, przerwa na jedzenie. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się powtórzyć takie danie w kamperze. Jak to się nazywa? Pulpa. No i mi to zasmakowało, szczerze mówiąc, bardzo. I mówiłem, że kiedyś przygotuję takie danie w kamperze. No i właśnie dzisiaj to nastąpi. Będę przygotowywał takie... I właśnie będę przygotowywał te danie poprzez podgrzanie tego dania.
Tak to wygląda. Zobaczymy, jak takie gotowe smakuje. Pulpa a la Gaia. 8 euro takie cudo. No ale oczywiście tego typu owoce morza, no nie można jeść bez wina, więc musimy skoczyć jeszcze, słuchajcie, do Lidla szybciutko, bo nie mamy tutaj żadnych alkoholi. I co? Lecę, Ewę zostawimy z migdałami, a ja szybko skoczę do Lidla. Chodźcie ze mną. Pilnuj kampera. Ciemna noc już nastała. No, ogólnie spoko to miejsce. Zaznaczę wam naszą miejscówkę na mapie standardowo. No i tak jak mówiłem, możecie obserwować nasze wszystkie miejsca, na których stajemy, na Instagramie i Facebooku. No i co tu jeszcze jest? Lidl, Carrefour, Mercadona, Decathlon. Jakieś tu jeszcze inne rzeczy. Ogólnie fajnie. Widzę, że nawet tutaj jest park trampolin, więc spoko. Nawet z dzieciakami można tu przyjechać i są jakieś atrakcje. Oczywiście pełno fast foodów i tak dalej. A ja już jestem przy Lidlu, więc wbijamy do środka. No i są mi wina. Oczywiście w Hiszpanii winko to raczej jedna z tańszych spraw. Jak widzicie, euro 15, tutaj jakieś nawet za euro się coś znajdzie. Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy dział z winami. Oczywiście my na winie nie oszczędzamy, bierzemy zawsze wino z wysokiej półki, czyli dzisiaj wybór padnie na... O! 79 centów w promocji, super. O, i jeszcze ręczniki miałem wziąć. Papierowe. Dobra. Pata Negra. Butelkowane 2016, 2,50. Gracias. A, no i w poprzednim odcinku były te narty. Duża część z was mówiła, że fajna sprawa z tymi nartami. No a że dzisiaj jest piątek, no to jutro chyba też pojedziemy na te narty, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze jeden taki odcinek o nartach. To najwyżej zmontuję i wrzucę go no, następnym razem. Dobra, to teraz zamiana ról. Od razu, słuchajcie, Ewie już się udało tyle wyłupać, więc całkiem sporo. Tutaj timelapse się kręci, to już pewnie widzieliście. I co, i ja jadę dalej. No i dobra, słuchajcie, skończone w końcu. Zobaczcie. Tyle tych łupinek. Oczywiście tutaj jeszcze były zwykłe orzechy, które musimy teraz tutaj odsiać i też je połupać, ale ogólnie tak, tyle migdałów. Słuchajcie, zważmy to teraz i zobaczymy, ile to wszystko nam wychodzi. Odpalmy to. Czysta miseczka waży 371 gram, ale wytarujemy sobie to. O, jest wytarowane. Ciach. I tu mamy ile? 133. No to nieźle. Nazbieraliśmy trochę. Trochę roboty było, ale ogólnie cena 100 gram migdałów w Polsce kosztuje około 8 zł. Więc mi się wydaje, że 133 gramy to będzie jakieś powyżej 10 zł. 10 zł do przodu. Super. Super. Czyli można powiedzieć, że nasze wino nam się zwróciło. A propos wina, czas wziąć się za sprzątanie, bo wszędzie jest pełno tych łupinek tutaj. Polatało to po prostu wszędzie, gdzie mogło. I trzeba to teraz posprzątać. Słyszałem, że gdzieś tutaj uderzyło. Gdzieś. No dobra, to zabieram się za pulpę. Słuchajcie, rozpakujmy ją na początek i zobaczmy, jak to pachnie. Ciach. To już jest gotowe danie, się okazuje. Ładny zapaszek. Czym jest pulpa Gaia? Czym jest pulpa a la Gaia? To jest tak naprawdę ośmiorniczka z ziemniakami, przyprawiona taką ostrzejszą papryczką.
No i co? Słuchajcie, na patelni to zrobimy. Weźmiemy sobie mniejszą patelenkę. Weźmiemy sobie taką patelnię. Mamy takie fajne patelnie, bo mają rozkładaną rączkę. Nie wiem, czy widzieliście, czy pokazywaliśmy wam już, ale ogólnie to się fajnie sprawdza w kamperze. Kupiliśmy je w Biedronce, taki gotowy zestaw trzech patelni i trzech garnków w różnych rozmiarach. Też to jest fajne, że dużo łatwiej takie patelnie i takie gary pochować, bo można włożyć jeden na drugi i mniej miejsca w kamperze to zajmuje, więc to jest naprawdę fajny patent. Rączka, nie było pokrywek niestety do tych patelni i garnków było trzeba sobie to dokupić, ale jest ok. Fajnie to wygląda. Włączyliśmy też okap. Słuchajcie, w tym kamperze mamy okap, który ma dwustopniowy wentylator. To jest w trybie low, a to jest w trybie high. Dosyć głośno ten high, więc zazwyczaj używamy tego low. Jest wystarczające. Jeżeli jeszcze chcielibyście wiedzieć, co tutaj mamy za przyciski, no to tutaj jest oświetlenie okapu, a tutaj jest włączenie bojlera gazowego. Z kolei tutaj mamy włączenie bojlera ogrzewanego prądem zasilanym z 110 V. No dobra, tutaj działamy, bo zaczyna nam się tutaj już robić coś. Oczywiście jak ten wentylator nie daje rady, to jeszcze mamy tutaj drugi wentylator. Też tutaj mamy dwustopniową wentylację. Jest naprawdę fajny i cichutki. Oczywiście teraz można pewnie dostać cichsze wentylatory i okna dachowe, no ale wiadomo, to jest 20-letni kamper, więc nie ma co narzekać. I co, Ewa, zaskoczona? Tak, wielkością tego dania przede wszystkim. No chciałem ci więcej nałożyć, ale to tak, widzisz, artystycznie jest dosyć rozłożone, jak w prawdziwych restauracjach. Duży talerz, mała porcja. No, później będziemy jeszcze jeść pewnie chipsy albo inne takie rzeczy, jakieś słodycze, więc poczekaj, jeszcze ci naleję. I tak to wygląda i co? I zajadamy się i zaraz wam powiemy, jak to smakuje, takie gotowe danie. Pulpa la gejeja. Pulpa dla gejeja. Jeżeli coś jecie, to smacznego. No i ja już zjedzone. Chyba jak u ciebie? No ja nie doję. Nie dojesz? No to ja zjem za ciebie. Nie każdemu takie owoce morza smakują, a no to też nie jest jakieś tam super ekstra danie przyrządzone, wiadomo, z Lidla, nie z Lidla, tylko z Mascadony. Za 8 euro to taka ośmiorniczka nie jest jakiejś super klasy, ale da radę to zjeść. No, to tu już wyłączymy te wszystkie wentylatory, już starczy i pojedzone, ale ogólnie słuchajcie, z tymi migdałami trochę nie wyszło, słuchajcie, bo przed chwilą posmakowaliśmy z Ewą, to niektóre są ok, normalne i smaczne, ale niektóre są tak gorzkie i kwaśne wręcz, że nie da się tego jeść. No i teraz nie ma po czym wnioskować, który jest który. Niestety chyba wszystkie pójdą do kosza. Szkoda, trochę straconego czasu. Albo można ewentualnie sobie wziąć, tak przegryźć i jak będzie niedobry, to wypluć, a resztę zjeść. Może trzeba jakąś po prostu lepszą technikę zbierania mieć i wiedzieć, które zbierać, a które nie. Nie wiem, od czego to zależy. Dajcie znać, jeżeli się znacie na tym. To może nam pomożecie następnym razem. I co? I to tyle. Słuchajcie, tyle w tym odcinku. Taki szybki odcineczek, albo i może nie szybki. Nigdy nie wiem, ile tak naprawdę tego materiału jest. Słuchajcie, dzięki, że byliście z nami. I to tyle. I do następnego. Trzymajcie się i na razie. Hej! Uspokój się. O co chodzi? Zobaczcie, co my tu mamy. Kotka. Kot bengalski. Słyszeliście o takiej rasie? Tak się teraz właśnie zastanawiamy, że chyba by nam pasował do kampera. To nie jest kot bengalski. Nie? To jest Lampard. O kurde. Lamparda mi tu wrzuciłaś? Można zmienić? Możesz. Ale fajny. Na Labradora, jak chcesz. Daj, zobaczymy inne. Jak fajnie. Kurde, jaki duży pies. Przecież no. Pasował, nie?
normalnie, mieści się. Mieści się w kamperze.